jeżeli czegoś oczekujemy, czyli czekamy na to i to się nie pojawi, to jesteśmy rozczarowani. Czyli nasze rozczarowanie jest wynikiem oczekiwań, które się same nie spełniają, bo oczekiwania się same nie spełniają. To tak, jak ja bym oczekiwał, że w tym tygodniu w Totolotka zostanie wylosowane 1, 2, 3, 4, 5, 6 i postawił takie właśnie numery w nadziei, że te numery zostaną wylosowane. A potem byłbym bardzo rozczarowany, że głupio postawiłem, bo te numery nie zostały wylosowane. Ja wiem, że za chwilę znajdzie się jakiś matematyk, który mówi, że postawienie 13, 17, 24, 28, 41, 45 jest równie głupie. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast chcę wam powiedzieć, że oczekiwanie powoduje rozczarowanie. Natomiast w drugą stronę, to był tylko wstęp, teraz przechodzę do tematu, w drugą stronę, radość to jest coś nieoczekiwanego. Czyli radość jest to sytuacja, której nie oczekiwałem, a ona się pojawiła. Na przykład idę ulicą, czego mogę oczekiwać? No, że raz zdepnę w jakieś psie gówno. A tu zamiast psiego gówna leży 50 zł. Tego nie oczekiwałem i pojawia się radość. I kochani, to był taki przykład. I dlatego radość jest rzeczą nieoczekiwaną i rzeczy nieoczekiwane powodują radość. Dlatego ja proponuję, żebyście na przyszłość, jak już koniecznie chcecie się martwić i oczekiwać byle czego, to żebyście oczekiwali byle czego, a nie czegoś wspaniałego. To znaczy, jeżeli będziesz rozczarowany tym, że oczekiwałeś, że znajdziesz 50 zł, a nie znalazłeś, tylko wdepnąłeś w psie gówno, proponuję, żebyś oczekiwał, że wdepniesz w psie gówno. Jak co? Jestem przekonany, przy niewielkim wysiłku takie psie gówno możesz znaleźć i w nie wdepnąć. A teraz wniosek dla tych, którzy zrozumieli. Ja mogę się cieszyć tym, co mnie spotyka. Wystarczy, żebym tego nie oczekiwał i wtedy mogę się cieszyć. Kochani, oczekuję, że się będę cieszył.